Jan Sebastian Bach był nie tylko kompozytorem, ale i organistą. Wiele jego utworów do dzisiaj można usłyszeć w murach ewangelickich świątyń. Jeśli wszystko pójdzie po myśli pastora suwalskiej parafii ewangelicko-augsburskiej w tutejszym kościele ewangelickim, wkrótce będziemy mogli brać udział w cyklicznym festiwalu bachowskim. Parafia ewangelicko-augsburska złożyła do budżetu obywatelskiego na rok 2018 projekt trzydniowego festiwalu bachowskiego. Suwalscy ewangelicy chcieliby przybliżyć mieszkańcom miasta twórczość mistrza Bacha. Jan Sebastian Bach, te utwory, które często słyszymy gdzieś na salach koncertowych, no one nie były wpisane w zdecydowanej większości do sal koncertowych, ale były właśnie pisane po to, by być częścią właśnie ewangelickiego nabożeństwa. I też ten aspekt w czasie koncertu będziemy chcieli mieszkańcom miasta zaprezentować w postaci trzeciego planowanego koncertu wtedy, niedzielnego, który będzie po prostu nabożeństwem kantatowym. By utwory wybrzmiały pięknie, konieczne jest odrestaurowanie zabytkowych organów. I organy w zasadzie tylko tyle, że grają, bo no, one wymagają gruntownego remontu. Tutaj już parafia wraz ze społecznym komitetem odbudowy, odremontowania tych organów zaczęła gromadzić środki na ten cel. Na razie udało się zebrać 16 tysięcy złotych. To kropla w morzu, bo koszt remontu instrumentu to 250 tysięcy. Parę lat jeszcze minie, zanim uzbieramy tą kwotę, aczkolwiek to, co jest istotne, to to, jak wielu ludzi włączyło się w tę akcję, jak wielu sponsorów, ale także ludzi, którzy jako wolontariusze przychodzili pomagać przy organizowaniu tych koncertów i przeprowadzaniu, jak wielu muzyków zaprzyjaźnionych udało nam się zgromadzić, żeby i ten rok minął bardzo ciekawie artystycznie w naszym kościele, ale także i mamy plan już na kolejne lata. A w związku z tym jakby sam remont będzie postępował krok po kroku, a z drugiej strony chcemy, żeby te organy cały czas, o ile będą jeszcze mogły i się już do końca nie zepsują, żeby służyły dalej przy organizowaniu naszych innych wydarzeń kulturalnych. Kościół ewangelicki w Suwałkach został wybudowany w 1841 roku. Na organy trzeba było jeszcze trochę poczekać. Tutaj też miała miejsce taka dosyć ciekawa sytuacja, kiedy na każdy taki zakup robiony przez parafię musiała być specjalnie wydawana zgoda przez organ opiniodawczy kościoła w Warszawie, ale jakby przy zatwierdzeniu ówczesnych władz carskich. Tutaj ten krok ominięto, ponieważ oficerowie 8. Pułku Estońskiego Piechoty, tutaj, którzy stacjonowali Armii Rosyjskiej, byli w większości luteranami. Oni ufundowali ten instrument, sami z niego zapłacili i go tutaj umieścili razem z budowniczym jego Stanisławem Dużewskim. Oczywiście to wywołało pewne perturbacje z rządem, ale parafia się tłumaczyła, że to nie parafia kupiła ten instrument, a został dla niej ufundowany przez jej niejako parafian. I od tego momentu, 1852 roku mniej więcej, kiedy on został zamontowany, służy do dziś. Konieczny i planowany jest kapitalny remont instrumentu. Wymienione zostaną miechy, szafa organowa, która w okresie swej świetności zdobiona była pozłacanymi elementami oraz całe wnętrze instrumentu. Wszystkie piszczałki muszą być albo zrekonstruowane, te, które są zniszczone, te, które zaatakował kornik, będą musiały być wymienione, reszta dostrojona, no i jeszcze, jak wszystko dobrze pójdzie, będziemy mogli również odtworzyć brakujący dźwięk, czyli trąbkę, po to, by też ten instrument, myślę, że jeszcze jaśniej i jeszcze pełniej tutaj wypełnił to wnętrze, no bo organy są taką duszą kościoła tutaj, no i chcemy, żeby to po prostu była taka dusza, żeby każdy, wychodząc z nabożeństwa, ale także z koncertów tutaj, był po pewnych przeżyciach duchowych, które może dzięki temu instrumentowi, dzięki jego pięknej muzyce doświadczyć. Jak podkreśla pastor Banach, pełnią brzmienia, skalę i dynamikę tego instrumentu poznamy dopiero po jego renowacji.